There was another island near here, where an amusement park was built over the bones of an abandoned one. Spared no expense, as Hammond would say, a biological preserve. Yeah, you may have heard about it, at least the stuff that wasn't classified. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w serii Jurassic World Evolution. Troszkę w innej formie niż zazwyczaj. Mamy wyspę Takano, Isla Takano. Jest to nasza trzecia wyspa. Pewnie wiele osób ma problem, jak zacząć na tej wyspie i nie bardzo wie, co zrobić, jak zacząć, bo zaczynamy jednak z progiem minus milion. Także jest to dosyć ciężka sytuacja, żebyśmy mogli zarabiać. Jak widzicie na przedstawionym materiale, usuwamy dosłownie wszystko co mamy. Wszystkie budynki, Innovation Center, wszystkie nasze sklepy, restauracje i tak dalej. Tak na dobrą sprawę zostawiamy sobie tylko elektrownię, część chodników i Hammond Creation Lab oraz platformy widokowe. Są to tylko cztery rzeczy te, które zostawiamy. I co już nam generuje przychód na poziomie 1 200 000. Pierwsze co stawiamy to oczywiście Expedition Center, żebyśmy mogli sobie wykonywać ekspedycje. Drugą rzeczą jaką stawiamy, i to w zasadzie w tym samym czasie się buduje co nasze Expedition Center, jest Fossil Center. A dlaczego? Zaraz wam opowiem. Stawiamy te dwa budynki oczywiście po to, żebyśmy mogli prowadzić sobie ekspedycje już i prowadzić wykopaliska naszych nowych genów. A Fossil Center stawiamy dlatego, że na wcześniejszej wyspie Isla Muerta odblokowujemy sobie wszystkie możliwe skamieliny, jakie tam się da. Zapełniamy sobie Fossil Center na full, tylko i wyłącznie po to, żebyśmy mogli je sprzedać. Ponieważ to nam wygeneruje kolejne nowe pieniążki, żebyśmy mogli sobie rozwijać nasz park na Isla Takano. Wydaje mi się, że jest to taki dosyć dobry początek, bo pieniądze tutaj są naszym największym problemem, jak w zasadzie na każdej wyspie z kampanii w tej grze. Ale na Isla Takano w szczególności jest to bardzo duży problem. Przechodzimy sobie dalej, kiedy już odrobinkę się odkujemy. Mamy pewną sumę pieniędzy do przeznaczenia. Wytwarzamy sobie oczywiście standardowo nasze najtańsze dinozaury za 30 tysięcy. Jest to Strudo i Mimus. Na początek wytwarzamy sobie dwa. I powinien park już nam zacząć troszkę funkcjonować. Robimy sobie mały wybieg dla nich, żeby mogły sobie chodzić, tak biegać, hasać i tak dalej. A goście już do nas będą przyjeżdżać, kiedy tylko je wypuścimy, czyli za samą sprzedaż biletów już zacznie nam się generować pewien przychód. Tak, bo żeby park zaczął funkcjonować, w parku nie może nie być żadnych dinozaurów. Kiedy pojawi się chociażby jeden, to park sam w sobie już zaczyna funkcjonować. Karmnik najlepiej na widoku, możecie sobie postawić platformę widokową drugą, tak jak ja to stawiam właśnie w tym momencie, żeby były dwie, żeby był widok z dwóch stron na nasze dinozaury, co będzie skutkowało 100% widzialnością naszych dinozaurów, co również wpływa pozytywnie na ocenę naszego parku, na jego notowania i na ilość gwiazdek, jakie zdobywamy. Gdy wybudujemy już sobie nasz pierwszy wybieg dla dinozaurów, czyli tak jak mówiłem, najtańszych Strudio Mimusów, wypuszczamy je sobie, park zaczyna nam funkcjonować, mamy pierwsze dwa dinozaury, pierwszych gości. W międzyczasie, kiedy już zrobimy tą podstawową rzecz jak wybieg i nowe dinozaury, wydaje mi się, że Lambert tutaj będzie najsensowniejszą opcją, jeżeli chodzi o wybieranie kontraktów. Ja robiłem to też ze względu na to, żeby móc wam jak najszybciej pokazać, jak wykonać misję od niego na Isla Takano. A po drodze i tak musimy parę kontraktów od niego wykonać, żeby ta misja nam się aktywowała. Tak więc następny odcinek już będzie z misji od Lamberta. Nie zwracajcie uwagi na materiale, jak ja stawiam te budynki. Oczywiście to na razie jest to tylko i wyłącznie kwestia taka, żeby ten park w ogóle mógł zacząć funkcjonować w jakikolwiek sensowny sposób, żebyśmy mogli tutaj prowadzić jakiekolwiek działania. Później to oczywiście się to zmieni. W przerywnikach oczywiście wcześniej, jak mówiłem, na Isla Muerta odblokowałem sobie całkowicie przypadkiem wyspę na 5 gwiazdek, jak tam sobie budowałem.
No to tak wybudowałem park, jak przypodłączyłem już elektryczność i wszystkie ścieżki, że okazało się, że park z automatu wskoczył mi na 4,5 gwiazdki. Tak więc wypuściłem chyba później jeszcze tylko dwa dinozaury i okazało się, że już było 5 gwiazdek, tak więc tamta wyspa już jest zrobiona na full. Jak będziecie mieli ochotę, to pokażę wam, zrobię mały przewodnik, tak, po tamtym parku na wyspie Isla Muerta w serii kampanii, bo w sumie dlaczego by nie. Czyli co, mamy nasze pierwsze dinozaury, mamy wybieg, oczywiście, żeby to wszystko, żeby można było sobie generować dodatkowy dochód, to stawiamy sobie jakiś sklepik typu fast food. W późniejszej kolejności będziemy mogli sobie postawić jakiś sklepik z ubraniami, z pamiątkami, z zabawkami, wszystko jedno, tak żeby, chociaż najlepiej wydaje mi się postawić sobie na początek właśnie i fast food, i sklep z ubraniami, ponieważ sklep z ubraniami generuje nam shopping na najwyższym poziomie, a jedzenie i picie również będziemy już mieli. Mamy dwie platformy widokowe, mamy sklep, mamy dwa dinozaury. W międzyczasie cały czas oczywiście nie zapominamy o wykonywaniu ekspedycji. Wykonujemy tylko te najtańsze ekspedycje, te za 60 tysięcy. Chyba że nam się już skończą, nie będziemy mieli wyboru, no to przechodzimy sobie do tych za 75 tysięcy. Bo pieniądze cały czas będą nas bardzo bolały tutaj na samym początku rozgrywki. Tak więc nie możemy tutaj przesadzać z nie wiadomo czym. Jesteśmy bardzo mocno ograniczani. Na chwilę obecną nawet chyba jeszcze tutaj, co widzicie na materiale, nie postawiłem Ranger Station, ale nie pamiętam. Zaraz jak będziemy się tam tylko przenosić, to wam powiem. Ale jeżeli uznacie, że dysponujecie odpowiednią ilością pieniędzy, żebyśmy sobie mogli postawić takie Ranger Station, to jak najbardziej ono również nam potrzeba, ponieważ Strudomimus jest to taki dinozaur, który bardzo szybko lubi chorować sobie na przeziemienie i trzeba go jak najszybciej szczepić. Na szczęście w moim przypadku jeszcze się to nie pojawiło i nie było mi potrzebne, ale już tak na zaś mam je postawione w razie co jest w pogotowiu. Mamy już najbardziej potrzebne budynki, jakie są nam potrzebne, to jest Fossil Center, Expedition Center, Hammond Creation Lab, mamy jakiś tam sklepik i tak dalej. O, Ranger Station też już stoi. Czyli z podstawowych budynków zostawiamy sobie tylko elektrownię, Hammond Creation Lab, ścieżki oraz wszystkie kable do elektryczności. Powiększamy sobie, budujemy w sumie nasz pierwszy wybieg. Kluczowe jest tutaj, żeby na Isla Muerta sobie wziąć wszystkie skamieliny, minerały, zapełnić Fossil Center na full, żebyśmy mieli co sprzedawać na początku naszej rozgrywki na Isla Takano. I to w zasadzie byłoby na tyle, jeżeli chodzi o krótki poradniczek, jak sobie tutaj poradzić. Nie musimy oczywiście od razu przechodzić na Isla Takano, możemy sobie troszkę posiedzieć na Isla Muerta i właśnie tam sobie poodblokowywać te wszystkie rzeczy, jakie tylko możemy. Tam powinniście już przynajmniej dysponować olbrzymią ilością pieniędzy, park już tam powinien się ładnie kręcić. Tak więc to by w zasadzie było na tyle, jeżeli chodzi o krótki poradnik. Cały czas, non-stop, ekspedycje, sprzedaż skamielin, ewentualnie ich właśnie ekstrakcja, czyli wydobywanie kolejnych genów. No, te co możemy, to oczywiście możemy te za 5, za 10 tysięcy, myślę, że nie ma żadnego problemu. Na chwilę obecną skończyłem chyba rozgrywkę na Isla Takano, mając 2 miliony w zapasie na rozbudowę naszego parku. Ja stawiałem te wszystkie budynki, tak powiedzmy, no, dosyć chaotycznie, żeby ten park zaczął funkcjonować i tym się nie sugerujcie. Oczywiście jest to kwestia indywidualna, kto jak tam sobie to zostawi. Ale myślę, że pierwszy wybieg, tak jak w moim przypadku, w tym miejscu, w którym ja go mam, tam gdzie mamy nasze Hammond Creation Lab, jest najlepszym wyborem ze względu na to, że już mamy po prostu gotowe Hammond Creation Lab. Tak, tego nie burzymy, żebyśmy nie wydawali też niepotrzebnie pieniędzy. Później i tak każdy zrobi sobie tam po swojemu, kiedy ten park już będzie samowystarczalny i będzie generował na tyle dużo pieniędzy, że nie będziemy musieli się o nie martwić w najmniejszym stopniu. Mamy 6 dinozaurów w międzyczasie, oczywiście nie zapominamy o wykonywaniu kontraktów od Lamberta, żeby aktywować jak najszybciej pierwszą misję i w sumie mieć już ją z głowy. Lambert cały czas będzie nam później tutaj wysyłał jakieś dodatkowe misje. Aktualnie na ekranie mamy, żebyśmy osiągnęli po prostu próg 500 kości.
ale do tego no niestety z jednym gatunkiem dinozaura, z jednym wybiegiem może być ciężko. To znaczy z jednym wybiegiem może jeszcze być wszystko ok, tak, że na jednym wybiegu mogłoby się to udać. Tak, ale byłby już wtedy bardzo duży miszmasz i niektóre dinozaury mogłyby się na przykład czuć bardzo skrępowane i ich komfort zacząłby drastycznie spadać. Przez co i tak wymusiłaby na nas gra wybudowanie kolejnego wybiegu dla naszych dinozaurów. Tak więc postawię tutaj po prostu na Triceratopsa, że będziemy mieli te najtańsze dinozaury na samym początku, żebyśmy sobie nie generowali niepotrzebnie kosztów. Czyli Strudoimimus i Triceratops na sam początek. Ja sobie zrobiłem małe stado, chyba 6 Strudoimimusów na pierwszym wybiegu i na początek 2 Triceratopsy na drugim wybiegu. Słowa klucz, jeżeli chodzi o Takano. Oszczędzanie, bardzo przemyślana ekonomia. Na samym początku sprzedajemy wszystkie budynki za wyjątkiem elektrowni, Hammond Creation Lab, chodników i platform widokowych. Później sprzedajemy skamieliny z wyspy Isla Muerta, którą ukończyliśmy sobie wcześniej. I później powolutku, ale to bardzo powolutku, dążymy sobie do celu, żebyśmy już nie musieli się po prostu martwili o te pieniądze. To by było na tyle w tym materiale. Następny odcinek ukaże się z misją od Lamberta, jak wykonać tamtą misję, tylko wtedy już wrócimy sobie do poprzedniej formy wykonywania tej misji, do poprzedniej formy filmu, będzie po prostu to nagrywanie na żywo, żebyśmy mogli to przeżyć razem. Ten materiał też był również tak przygotowany, ale niestety program do nagrywania dźwięku postanowił zrobić mi psikusę i wyrzucić całą ścieżkę audio, którą miałem przygotowaną, więc dlatego ten materiał powstaje w takiej formie, a nie innej, chociaż wydaje mi się, że jest to też w miarę dosyć taki przyjemny sposób i nawet skrócony sposób opowiedzenia o tym, jak, co, gdzie i kiedy należy zrobić, żeby nasz park zaczął funkcjonować. Ja będę się z wami teraz żegnał. Mam nadzieję, że wam pomogłem, że wykorzystacie sobie ten sposób, jaki ja wam przedstawiłem. Do zobaczenia w następnym materiale na Isla Takano. Na razie, trzymajcie się, piąteczka.